cześć wam, tutaj Maze Runner i w tym odcinku Unpacking przyszła do mnie paczuszka. Jeszcze nie wiem co to jest, ale zakładam, że coś z zamówienia. Bo w sumie teraz było ich nawet sporo, nie widzę adresu. Tak, no nie wiem co to jest. Zaraz się przekonamy. W sumie podejrzewam, ale zaraz. Zobaczymy. A dobrze, już wiem. Nie żadna wymiana, tylko przyszła do mnie paczka z koniem, którego sobie zamówiłam. Jest to model wycofany, w stanie strasznym. Kupiłam za 15 zł z przesyłką, już wliczoną na OLX. Ten koń był już w sumie dawno, ale w końcu tak się skusiłam, że obrobię go, jakoś przerobię, przemaluję i będzie stróżko. Ogólnie ta figurka była już na chcieliście u mnie dość długo. O właśnie, niestety jest ta pół wykrzywiona przez te opakowanie. Jest to klasz hanowerska z 95 roku. Jak widać, nóżki ma całe powyginane, ale one się z powrotem odegną, bo była strasznie ściśnięta w paczce. No myślałam, że będzie troszeczkę większa, ale jest, no nawet powiem wam, że ładna. Nie ma ucha, ale tam nie będzie problemu, dorobię sobie. I myślałam, żeby ją przemalować na maść, nie wiem, gniadą. Myślałam nad gniadą, taką najzwyklejszym gniadoszem, albo nad brudnym kasztankiem, chociaż i tak sądzę, że mam ich już za dużo. Ale to się jeszcze zobaczy. Folia tutaj mnie straszy, w którą była zapakowana. Jak widać, klacz jest w stanie body. Naprawdę źle wygląda. I co mnie rozwaliło najbardziej w tej aukcji, kiedyś ten koń kosztował 40 zł. I było napisane, do tej pory było napisane, że figurka w stanie dobrym ze względu na brak ucha. Ja normalnie tak skisłam z tego, że to jest masakra. No. No ale... No w sumie przerobię ją sobie i myślę, że odzyska uroku troszeczkę, że tak powiem. Ups, no właśnie. Dopiero muszę poczekać, aż się nogi odegną. No, aktualnie kończę customa maści dereszowate, jak już mówiłam, który będzie, znaczy tam, która maść będzie na sprzedaż i tak dalej. I skończyłam także niedawno Drastika. Przerabiałam, jak może pamiętacie, ogiera kusaka amerykańskiego. No i wygląda jak wygląda. Może ja wam pokażę go. Jest to Batman. Teraz przerobiony na Folbluta. Zrobiłam go w cwale, w pełnym galopie. Ta podstawka jest okropna i myślałam nad tym, żeby zrobić ogólnie konkurs na podstawkę, żeby coś było w zamian, przepraszam, do wygrania. Ale jest naprawdę okropny, ta podstawka w sumie, nie? Jest okropna, nie podoba mi się, jak widać, jak on się przekrzywia. Można go normalnie z niej zdjąć, aczkolwiek teraz się zassało. Dobra, nie będę już zdejmować. Tak, może pokażę wam go bliżej. Konik jest wycieniowany, niestety tutaj widać tylko troszeczkę. Ojejku, no widzicie co się dzieje. Dobra, dobra, zdejmę go stąd, było na klej, także dobrze. Zaczęłam robić chrapy w kolorze, że tak się wyrażę, żeby było realistyczniej. Właśnie. Oczka. Ogólnie myślę, że wyszedł mi całkiem spoko. Pewnie wiecie, jak wyglądał wcześniej. Dam wam na porównanie Adamasa. Tak wyglądał wcześniej, tak wygląda teraz. Jak widać, jest duża zmiana. Poscinałam mu dosłownie wszystkie nogi. Poprzerabiałam. Ta noga, ta część nogi jest z tej nogi, to jest ta noga. Ogólnie to jest ta noga. Te dwie są niezmienione, tylko musiałam je poucinać tu w tych miejscach.
ta noga co ta noga, więc jest dość ciekawie. No ale myślę, że efekt końcowy jest nawet całkiem spoko. Nie powiem, ta pęcina powinna być bardziej położona, jak to już Ula zauważyła na grupie, ale tak niestabilnie się trzymała, więc ja już nie chciałam w to ingerować. Ważne, żeby po prostu no, dotykała się w ten sposób. No właśnie, pokażę go może w lepszym świetle. Teraz widać wszystkie jego cienie. Jak widać, jest ciemnogniady. Oczka, może uda mi się złapać zbliżenie, o. Chrapy. Odmiankę ma na pysku. No, ogólnie próbowałam coś z kopytami też wykombinować. Tak troszeczkę je pocieniować. Odrobinkę. I myślę, że na razie są nawet spoko. Ważne, żeby nie były całe szare. No. I piszcie, co o nim myślicie. Wtedy w komentarzach. No. Pokażę wam jeszcze drugiego customa, którego skończyłam już na zamówienie. Jest to kasztanowata Clutch Mustang. I na to maść jednak będę przyjmować zamówienia, ale będzie taniej, ponieważ ja nie potrafię jej zbytnio robić. No, nie podoba mi się to wcale, nie powiem. I po prostu ci, którzy będą chcieli mieć konia w takiej niezbyt pięknej maści, no to cóż. Tu kopyta też próbowałam ogarnąć jakoś w miarę. Chrapy, oczy wyszły mi dziwne. Znaczy takie jak zawsze, nie? Tylko że większe w tym modelu akurat. Odmianka na pysku. No, ogólnie wygląda tak. Filmik trwa już 7 minut, pewnie się nudzicie. No. No to czekajcie na kolejny odcinek. Dzisiaj mam zamiar nagrać, wstawić, znaczy się, odcinek z malowaniem jabłek. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa pa.